Witajcie, kościele. Mam na imię Emanuel i jak możecie się domyśleć, zostałem też wychowany w rodzinie chrześcijańskiej. Dziękuję Bogu za to, że mogę tutaj być. Dziękuję też Maćkowi za zaproszenie. W ogóle jestem pod wielkim wrażeniem, że napisał do nas do zupełnie nieznajomych osób, o to, żeby się podzielić świadectwem. Taka widzę wiara w nim, że tutaj niczego nie zrobię i postaram się nie głosić żadnych herezji w moim świadectwie też nawrócenia. Jak przed chwilą siedziałem, to sobie właśnie dopisałem pewną część mojej też usługi, znaczy usługi mojego świadectwa, że jestem Bogu bardzo wdzięczny za to, że mogę mieć moją narzeczoną, która jest osobą wierzącą i mogę patrzeć też, jak ona była tutaj na środku i usługiwała swoim świadectwem nawrócenia. Jest to coś wspaniałego i mam nadzieję, że wielu z was też może patrzeć na swoich małżonków, swoich przyszłych małżonków, na to, jak mogą się dzielić Bożym Słowem i jest to wspaniałe. Moje świadectwo może bardziej upamiętania niż nawrócenia, nie jest czymś niesamowitym dla osób, które wychowały się w zborze. Bo jako iż należę do tego takiego odchyłku, że tak powiem, w kościele, bo mój tata jest pastorem i zawsze na mojej głowie było takie, tego nie możesz robić w kościele, to jest zabronione, syn pastora się tak nie zachowuje i wiecie, zawsze było tylko takie nie, 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 nie. I nie było to coś, co budowało mnie w zborze, coś, co zawsze taki, wiecie, taki bat, że nie możesz tego zrobić, nie możesz tego zrobić, a ja miałem taki temperament, że zawsze i tak robiłem na przekór, żeby nie być taki jak inni. Nie miałem w moim życiu nigdy takiego momentu, że było ciężko. W mojej rodzinie zawsze się układało. Moi rodzice są najwspanialszymi ludźmi na świecie. Wydaje mi się, że idealnie kochającymi siebie nawzajem małżonkami. No, nigdy nie miałem się do czego przyczepić w moim życiu. Nie miałem też takiego momentu, w którym upadłem na samo dno, w którym nie wiedziałem już, co robić i nie miałem takiego, Boże, weź mnie stąd, bo ja sobie nie dam rady. Zawsze było takie, to było właśnie coś, czego zazdrościłem osobom, które mówiły swoje świadectwa na środku, że te osoby miały taki punkt, w którym mogły zawrócić i wiedziały, że to jest to miejsce, w którym chcą iść za Bogiem. A ja zawsze miałem takie, Boże, czemu ja tak nie mogę mieć? Czemu ja muszę się nawrócić z tego, że jest dobrze? I z jednej strony, no, brzmi to śmiesznie, bo no, z jednej strony chcesz się nawrócić, chcesz mieć takie cielesne potwierdzenie tego, że Bóg jest z tobą w tym momencie i po prostu cię zabiera. A z drugiej strony jestem bardzo też Bogu wdzięczny za to, że nie musiałem przechodzić przez te próby, że dał mi możliwość wychowywania się w takiej rodzinie, która jest Bożą rodziną, zdrową rodziną, kochającą się. I no, tak jak mówiłem, było zawsze tak cukierkowo, ale no, czegoś mi brakowało. I gdy miałem 14 lat, wziąłem chrzest. Gdy miałem 9-8 lat, to tam przyjąłem Jezusa do serca. Ale ta decyzja o chrzcie, to nie była decyzja, którą ja podjąłem z Bogiem, że Panie Boże, powiedz mi, kiedy ja mam wziąć chrzest. Tylko to było takie moje oświadczenie. Panie Boże, proszę, tutaj jest karteczka. Ja jestem już ochrzczony. I to jest moje dla ciebie. To nie jest, że ty mi to dałeś, to jest moje. I teraz no, moje świadectwo nawrócenia przed chrztem wyglądało zupełnie inaczej niż to teraz. I uważam, że powinienem jeszcze raz pójść do chrztu. Że powinienem powiedzieć Bogu, Boże, teraz chcę zrobić to z tobą. No, może kiedyś się tak zdarzy. I mimo, że w szkole zawsze inni tak patrzyli na mnie jak na no, ufolutka tego, co tutaj mówiliśmy, no, patrzę na to teraz i widzę, że nie byłem od nich w niczym lepszy. Zawsze byłem lubiany, ale to dlatego, że zachowywałem się tak jak oni. I w moim życiu nie było takich, no tak jak mówiłem, takiego totalnego upadku jakiegoś, nie wiem, uzależnienia od papierosów, alkoholu, wychodzenia z domu i trzaskania drzwiami, wrzeszczenia na rodziców. Ale,
Ale miałem bunt w trochę inny sposób, gdzie właśnie zamykałem się, z nikim nie rozmawiałem, potrafiłem 16 godzin dziennie siedzieć na komputerze i nie robić sobie z tego nic. I od jakiegoś czasu, znaczy od jakiegoś czasu, jak poznałem Martynę, to wszystko się odwróciło w drugą stronę. I to nie tak, że dzięki Martynie się nawróciłem, chociaż może jest to jakiś też duży czynnik, bo pokazała mi, że stary, no jesteś w błędzie i robisz to źle. Jakby wiem, że kobiety też są od tego, żeby napomnieć mężczyzn, ale w taki sposób to nie wiedziałem. I no przez ten cały czas, aż do tego momentu, nie wiem, to było chyba 2 lata temu, kiedy się spotkaliśmy, to byłem taki, no byłem w kościele zawsze, byłem w kościele codziennie. W zasadzie to byłem w kościele codziennie, bo mieszkałem nad zborem, więc nie miałem się nigdy żadnej wymówki, żeby nie być na nabożeństwie. Ale to była taka letniość, takie przychodziłem, zrobiłem swoją robotę, wychodziłem i w sumie nie wiedziałem, co ja tam robię. A od jakiegoś czasu staram się coraz częściej, teraz już nie mieszkając z rodzicami, mieć kontakt z Martyną przez Messengera, przez inne rzeczy i mieć taką realną społeczność ze sobą i z Bogiem i takiego uświęcania siebie nawzajem i takiej rozmowy ze sobą, z takim przyjacielem najlepszym tutaj na ziemi i tym w niebie. I ten taki okres nawrócenia, wydaje mi się, że przeżywam przez ostatni rok, w którym też razem z Martyną słuchamy tutaj kazań od pastora tutaj od was i z Tarnowskich Gór. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy też natrafić na was i na waszą społeczność i jesteście dla nas takim świadectwem Bożego działania. Amen. Moje przymierze pokoju.
Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.